Dlaczego noszą obroże w domu? Zastanawia mnie to, dlaczego takie pytania się w ogóle pojawiają. Nie wiem, czy to są pretensje, czy normalne pytanie. Od dnia tak naprawdę. Wiem, że w domu lepiej się czują bez obroży, ale jednak lepiej się czuję, kiedy mają ją, dlatego że tam jest numer telefonu i ich imię. Kradzieże psów się zdarzają, wiecie o tym sami. Im się w żaden sposób krzywda nie dzieje, a ja mam spokojną głowę. Wiem, że bardzo chcecie więcej TikToków z psami, dlatego czekam na jakieś fajne pytanka.